Przy mikrofonie Paweł Kmiecik, gościem dnia Radia Zawiercie we wtorek 26 stycznia jest Paulina Wawrzyniak, grupa Karola Obudź się. Cześć Paulina. Witam wszystkich. Zawsze bardzo miło Ciebie i grupę gościć na antenie Radia Zawiercie. Najpierw zapytam, tak jak zawsze pytam najpierw, co u Karoliny? Karolina ma się dobrze, dokazuje, pokazuje swoje humorki coraz częściej, tak, rehabilitacja przebiega bardzo dobrze, ćwiczy, jest dobrym uczniem, można tak powiedzieć. No i co tam, do przodu idzie, no, jest silna, powoli wyrywa się samo do siadania. Gdyby tylko jeszcze była pogoda i dobry klimat nasz tutaj pogodowy, to by jeszcze można iść na spacer z nią. Ale tak wiadomo, na razie po prostu narażona troszkę na bakterie i inne przeciwności losu, ale tak jak wam mówię, jest dobrze do przodu i mam nadzieję, że tego kankana niedługo zatańczymy. Jak w tej chwili wygląda wasza komunikacja? Co mówicie do siebie? Znaczy my jej opowiadamy, tak? Ona za pomocą oczu opowiada na przykład tak, albo zgadza się po prostu z naszą wypowiedzią. Mama się porozumiewa z nią również, tak? Chociaż tam mają już takie bardzo swoją komunikację pracowaną. No, ale też cyberoko zdaje się bardzo dobrze, także dziękujemy za to, że nam cały czas pomagacie, bo to jest z waszych pieniędzy kupione oczywiście. I dzięki temu cyberoku idzie komunikacja znakomicie i z logopedą tak samo praca wypełnia się bardzo dobrze. To też daje możliwość przekazywania komunikatów przez Karolinę, cyberoko? Tak, 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 oczywiście. I co Karolina mówi wam, co mówi najbliższej rodzinie? To znaczy my z nią tak jeszcze nie rozmawiałyśmy na przykład, tak? Mhm. Na cyberoku są tak samo po prostu ćwiczenia wykonywane, które po prostu mają wyćwiczyć jej umysł. My po prostu rozmawiamy się, już tak no, wypracowałyśmy sobie taką właśnie po prostu komunikację między sobą, że za pomocą tego po prostu wzroku, gestów się porozumiewamy po prostu. Koronawirus, o tym mówiliśmy już nieraz, że wpłynął na rehabilitację źle. Czy coś się zmieniło w tej kwestii, czy cały czas są trudności? To znaczy tak, oczywiście, że są trudności, wiadomo, bo jest trochę ograniczone to wszystko. Ale wspaniały pan Kamil, który jeździ Karolinę, cały czas jeździ, nie boi się niczego. Także klinika, która po prostu ma tych swoich rehabilitantów, z którego korzysta mama Karoliny, jest mama Karolina, cały czas po prostu jeżdżą i trzeba powiedzieć po prostu, że są super. Super, bo działali tyle, co wcześniej poprzednie po prostu klinicy nie mogli tego osiągnąć. Jak się czuje mama Karoliny, bo też miała przejścia zdrowotne, tak delikatnie mówiąc. Tak, mama Karoliny obecnie na tą chwilę jest lepiej. Oczywiście też kosztują to bardzo dużo siły. Przeszczep nerki. Tak, tak, tak. Oczywiście przeszczep nerki, tak. Niestety jest zdializowana, bo nerka nie zdała swojego egzaminu tak jak musiała. To są przeciwności losu. Tak jak po prostu mówimy, że coś się dzieje po coś. To jest taki bardzo duży sprawdzian dla nich. Ale myślę, że Karoliny mamę napędza miłość. Miłość do własnego dziecka. I daje jej siłę. Wy też napędzacie miłość. No, można tak powiedzieć, ale tak jak zawsze po prostu mówię, że każdemu trzeba pomagać, a dla Karoliny warto walczyć i wiemy, że to przynosi skutki, tak? Dlatego po prostu chciałybyśmy kiedyś z nią iść na spacer, o własnych oczywiście siłach, żeby szła. I bardzo, bardzo po prostu pragniemy tego, żeby Karolina wróciła taka, jak była kiedyś, chociaż w części. Są jakieś ostrożne, chociażby optymistyczne szacunki, diagnozy lekarzy czy rehabilitantów? Tak, w tej kwestii? To znaczy tak, trzeba pamiętać, że Karolina półkula jest uszkodzona i jeśli ta zdrowa półkula przejmie kontrolę nad tą uszkodzoną, to można wszystko. Pamiętajmy, że do pracy człowieka, do dobrego funkcjonowania jest potrzebne tylko 20% mózgu na przykład. I to po prostu tylko można wyćwiczyć rehabilitacją, ćwiczeniami, no i siłą walki, ona ma dużo. Niestety też wątek przykry, kwestia rozprawy sądowej, która wciąż się ciągnie. Odwołanie było prokuratury i strony pozwanej, to znaczy winowajcy, mówiąc tak wprost. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem. Chce utrzymania oczywiście wyroku i kategorycznego więzienia dla ów pana. No a ów pan oczywiście nie zgadza się z wyrokiem, nie ma zamiaru płacić, bo twierdzi, że te pieniądze, które już były uzyskane, dostarczają na wszystko. Śmieszne, prawda? Warto przypominać, że koszt rehabilitacji wtedy, jak Karolina była przez kilka miesięcy bodajże w Krakowie, w ośrodku, to było ile? 20-30 tysięcy miesięcznie? 29, około 30, zależy jakie tam były to jeszcze. To był koszt tak, miesięczny. Chciałam jeszcze nadmienić, że mama Karoliny wysłała po prostu pisma i dokumentację medyczną do ośrodków
prywatne tak samo, gdzie Karolina mogłaby iść na dalszą rehabilitację i intensywniejsze ćwiczenia. Ponieważ są techniki medyczne tak zaawansowane, że można bardzo dużo. Wiadomo, że ta rehabilitacja w domu nie przebiega tak samo też tak intensywnie, jakby w ośrodku przebywała. Mają też różne sprzęty. Także chcemy po prostu powiedzieć wam, że jest szansa po prostu, że Karolina trafi do ośrodka, gdzie mogą po prostu więcej zyskać. Na razie żadnych jeszcze terminów, żadnych konkretów, jeśli chodzi o kolejne rozprawy, nie ma. Nie, czekamy na wszystko. Tylko wiemy, że takie pismo po prostu poszło odwoławcze. No i warto zawsze o tym przypominać, że dzięki otwartym sercom mieszkańców Zawiercia i wszystkim ludziom dobrej woli udało się już no chyba setki tysięcy, można powiedzieć, śmiało zebrać. Zresztą tyle też, a nawet i chyba trochę więcej, kosztowała cała rehabilitacja. Drodzy Państwo, wam powiem, że dzięki wam, waszym właśnie sercom, zebraliśmy może około, nie wiem, 500 tysięcy, tak liczę, ze wszystkim. Tak ciężko mi na szybko obliczyć, ale tak może być. Bo to też nie jest tak, że my teraz zbieramy na kolejną rehabilitację Karoliny, bo tych pieniędzy nie ma. Są pieniądze na koncie. Żeby tak samo Państwo nie myśleli, że tych pieniędzy nie ma, że się upłynęły. Są pieniądze na koncie, mama Karoliny ma wpłacone. Czekają właśnie na tą rehabilitację, ale my też zbieramy na dalszą rehabilitację, bo musimy pamiętać, że Karolina będzie potrzebowała tych pieniędzy do końca życia, bo nie ma obecnie ani renty, nie ma pełnego zadośćuczynienia od tego ów pana, także musimy sobie zabezpieczyć, bo też nic nie jest wieczne, tak naprawdę. I mamy nadzieję po prostu, że oczywiście mama Karolina będzie żyła 100 lat, że będzie miała tyle sił, ale często trzeba po prostu myśleć o tym, że jeśli Karolina nie odzyska pełnej władzy, to po prostu trzeba myśleć o pomocy dla niej. Ów pan, czyli ja tylko dodam, Roland G., austriacki prawnik, to tak warto przypomnieć. No i wy jako Bazarek, jako grupa Obudź się Karola cały czas działacie. Co teraz? Co ostatnio i co w planach? Znaczy tak, właśnie COVID nam trochę komplikuje, powiedzmy, że życie. Bazarek tam powoli sobie idzie cały czas, tak wolno, wolno, bo wolno, ale idzie. Nakrętki zbieramy oczywiście, dalej na ulicy Gliniana 63 mamy magazyn. Pozyskujemy fanty dalej, może trochę w mniejszym stopniu, bo też są inni potrzebujący, tak jak właśnie cały czas o tym wspominam, trzeba sobie pomagać wzajemnie. A plany na przyszłość? Bardzo byśmy chcieli jakąś imprezę Karolinę zorganizować, ale nie wiemy kiedy. Nie wiemy kiedy. Na razie tylko wszystko zdalnie. Dokładnie. Ostatnia impreza, jaka się odbyła, to właśnie były Mikołajki, Zumba dla Karoliny i wspaniały kiermasz, za który dziękujemy dziewczynom właśnie mniej lepiej. Uzyskały też ładną kwotę, bo to było chyba około 2000. Także bardzo piękna kwota. Dziewczyny się postarały. Teraz nam pozostaje czekać na lepszy czas, żeby to zorganizować. Jakieś plany zdalnych wydarzeń? Czy na razie jeszcze czekacie na to? Dzisiaj w sumie będzie konferencja, może coś się znowu zmieni, jakieś obostrzenia zdajmy. Czekam na te lepsze czasy, ale myślę, że dopiero chyba, nie wiem, może koło dnia dziecka coś zorganizujemy. Jak oczywiście obostrzenia zelżą do tego czasu. Niezmiennie zapraszamy na Facebooku, na Facebooka, na grupę Obudź się Karola, na Bazarek. Dokładnie, dziękuję wszystkim za te wasze serca, za pomoc i za wpłaty na Karolinę. No dziękuję. I jak zwykle oczywiście też serdecznie pozdrawiamy wspaniałą całą grupę Karola Obudź się, która jest jak rodzina dla Karoliny. No i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy także wspomagają, bez których by się to nie udało. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do zobaczenia przy następnej okazji. Miejmy nadzieję, że znowu jakieś dobre informacje będzie okazja przekazać na antenie Radia Zawiercia. Oby. Państwa i moim gościem była Paulina Wawrzyniak, grupa Obudź się Karola. Dzięki ci, Paulina, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Do zobaczenia. Wzajemnie dzięki.